Cześć, z tej strony Andrzej Biernacki i dzisiaj nagrywam dla Was z Argentyny, z Buenos Aires. Co dokładnie robię w Buenos Aires, zostawię na razie na później albo na osobny materiał. Póki co chciałbym z Wami się podzielić moim lifehackiem odnośnie komponowania ujęć. Mimo że film jest zbiorem pojedynczych klatek, które są dwuwymiarowe, to filmowcy zachodzą w głowę, w jaki sposób filmować tak, aby film był bardziej plastyczny i trójwymiarowy. Dzisiaj zdradzę Wam mój sekret na temat trójwymiarowości w filmie. Cała sztuczka polega na tym, aby przestrzeń komponować nie tylko na zasadzie lewo, prawo, góra, dół w kadrze, ale również wzdłuż osi kadru. Tutaj mamy przykład. Mamy pierwszy plan, drugi i trzeci. Pierwszy plan jest najbliżej kamery. Jest on zazwyczaj rozmazany po to, aby dodać głębi temu, co się dzieje dalej, czyli na drugim planie. Drugi plan jest ostry i to właśnie na nim widz skupia główną uwagę. Z kolei mamy też trzeci plan i jest nim zazwyczaj tło, które jest również rozmyte. Jeśli zakomponujemy kadr w taki sposób, aby znalazły się właśnie wszystkie te trzy elementy, wówczas nasz film nabierze o wiele większej plastyczności i będzie ciekawszy. Jest to oczywiście jeden z wielu sposobów na to, aby film stał się bardziej trójwymiarowy niż jest w rzeczywistości, czyli w sumie jest 2D. Natomiast poruszę te sposoby w innych materiałach wideo. Póki co dzięki serdeczne za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. No i możecie również zajrzeć na Instagrama, gdzie co jakiś czas wrzucam zdjęcia z moich podróży. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Trochę się rozpadało. Chce mi się kichać. Dobra.